czy lekki stopień niepełnosprawności dyskwalifikujecie automatycznie jako kwalifikowanego pracownika ochrony. Mówię oczywiście tutaj o względach zdrowotnych i zacznę tradycyjnie od zapytania mojego widza. Witam serdecznie panie doktorze. Od wielu lat jestem pracownikiem ochrony z licencją oraz uprawnieniami na broń do ochrony osób imienia wpisany zgodnie ze stosowną ustawą w poczet kwalifikowanych pracowników ochrony. Jestem osobą sprawną, wysportowaną. Jestem też instruktorem, wykładowcą technik i taktyk interwencji, samoobrony, rekreacji ruchowych oraz taekwondo. Kto wie, czy to nie jest jakiś były policjant, czy inny mundurowy. Posiadam ważne trzyletnie badania do licencji wydane przez pana firmę. I chciałbym tu dodać, że przeszedłem operację artroskopową prawej. I lewej obręczy barkowej oraz kręgosłupa szyjnego. Przebywałem z tego powodu przez pewien czas na świadczeniu ZUS, a po zakończeniu świadczeń powróciłem do pracy. Jestem sprawnym i wysportowanym człowiekiem. Oprócz pracy uprawiam różne sporty. Natomiast zaproponowano mi, żebym stanął na powiatowy zespół do spraw orzekania niepełnosprawności ze względu na przebyte zabiegi w celu uzyskania orzeczenia o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Moje pytanie brzmi, czy stając na komisję, otrzymując stopień lekki lub umiarkowany, nie stracę uprawnień kwalifikowanego pracownika ochrony podczas trzyletnich badań, które wykonuje u pana, bo jeżeli tak, to nie będę stawał na takową komisję. Proszę o informację, czy jest sens robienia tego stopnia, czy nie zdyskwalifikuje mnie to do uprawnień, które posiadam. Pozdrawiam serdecznie. Także ważna sprawa: już miałem takie sytuacje, że ktoś tam się połakomił na ten stopień niepełnosprawności. Chodziło tutaj akurat nie o kierowcę z cukrzycą, a nagle został skierowany na badania do WOMP-u. Natomiast tutaj muszę Cię pocieszyć. I mojego widza też, że y, lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Automatycznie nie powoduje wykluczenia cię z uprawnień do y, pracownika ochrony. Tutaj chodzi o narząd ruchu. No, oczywiście decyzję ostateczną podejmuje uprawniony lekarz, ale w tym przypadku raczej y, przeciwwskazań być nie powinno. No, z opisu widza wynika, że sprawność narządu ruchu jest w dużym stopniu zachowana. Bardziej chodzi mu tutaj o parę groszy, jakiś zasiłek pieniężny czemu by miał w sumie nie dostać i natomiast większym problemem byłby tutaj jakiś przypadek z chorobą psychiczną psychiatryczną padaczką cukrzycą czy jakąś inną chorobą na przykład serca która by powodowała, że dana osoba nagle może zemdleć może nie wiedzieć co się z nią dzieje czy Robić jakieś inne dziwne rzeczy. Oczywiście yy, odradzam yy, Tobie i temu widzowi ukrywanie faktu uzyskania jakiegoś stopnia niepełnosprawności. Podpisujesz tam jakieś oświadczenie pod groźbą odpowiedzialności karnej, ale by, żeby ułatwić lekarzowi jakąś końcową decyzję, zabierz swoją całą dokumentację medyczną związaną. Z tym postępowaniem. Także byłbym do, dobrej myśli, przynajmniej jeżeli chodzi o moją firmę, natomiast też musisz sobie zdawać sprawę, że różni lekarze różne poglądy na ten temat mają. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz uprawniony do badań kwalifikowanych pracowników ochrony, również jestem przy okazji uprawniony do badań na broń. Jeżeli moim widzem jeszcze nie jesteś, to oczywiście zasubskrybuj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy. Tam znajdziesz jakieś podobne filmiki, które otrzymasz jako pierwszy lub obejrzyj inny filmik z szeroko pojętych badań pracowników ochrony.